Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa i naszego gościa równie serdecznie. To młody działacz ludowców, choć już ze sporym, bo prawie 4-letnim stażem. Senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Witam pana senatora, witam państwa. Witam pana, witam państwa. Nawet powiem panu, że to 4-lecie minie 16 października, więc za niecałe 2 tygodnie. Widzi pan, przygotowałem się do rozmowy, wiedziałem. Ja pan się zawsze przygotowuje. Panie senatorze, to tak troszeczkę zaczęliśmy, że tak powiem, ze sfer politycznych. Chociaż ta polityka pewnie też jest istotna. Widziałem pana wczoraj u Michała Rachonia w Woronicza 17, jak pan próbował Sikorskiego bronić, a właściwie nie dopuszczał pan do siebie myśli, że Sikorski może być, jakbyśmy to powiedzieli, przysłużny dla Rosji, żeby nie powiedzieć inaczej. Znaczy, proszę pana, znaczy ja mogę powiedzieć tyle, powtórzyć to, co wczoraj powiedziałem. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie, a mianowicie po pierwsze, stała się rzecz, która mnie głęboko zdumiała, stała się rzecz niedobra, bo sytuacja, w której można pisać różne tweety, Twitter ma swoją dynamikę, ale czym innym jest tweet zwykłego Twitterowicza, czym innym jest tweet w tej sprawie wojny w Ukrainie i relacji Amerykanów do tej wojny prostego młodego działacza PSL-u, na przykład Jana Filipa Libickiego, a czym innym jest tweet byłego ministra obrony, byłego ministra spraw zagranicznych, a obecnie szefa parlamentarnej komisji do współpracy parlamentu z Ameryką. No. Tak, i ktoś taki powinien jednak przewidywać, co mu spod klawiatury wychodzi, i to, że ktoś taki nie przewiduje takiej rzeczy, jest dla mnie rzeczą zdumiewającą, bo to się o takim doświadczeniu. Natomiast... A może tak to powiem, przewidział, panie senatorze, a pan tego do siebie nie dopuszcza? No dobrze, znaczy tylko ja powiem tak. Ja, pan nie jest tutaj przedstawicielem PiS-u, choć jest pan życzliwy tej partii, delikatnie. Tak samo jak PSL-owi, panie senatorze. Natomiast ja bym powiedział tak, to jest pewna narracja, która wychodzi ze sfer rządowych, czy z obozu obecnie rządzącego. Ja bym naprawdę przestrzegał przed taką narracją, a to z dwóch powodów. No po pierwsze, żeby postawić tego typu oskarżenie, to trzeba mieć jakieś mocne dowody i tych dowodów nie ma. Po drugie, zakładając, że takie, że tak powiem, sformułowanie byłoby prawdziwe, no to oznaczałoby to, że na salony polityczne Radosława Sikorskiego wpuścił najpierw Jan Olszewski, robiąc go wiceministrem obrony narodowej u Jana Parysa, kiedy był cały problem taki, że Radosław Sikorski nie miał wtedy w 1992 roku obywatelstwa polskiego i była dyskusja, czy ktoś, kto nie ma polskiego obywatelstwa, powinien być wiceministrem. A potem Prawo i Sprawiedliwość, robiąc Radosława Sikorskiego ministrem obrony narodowej. Więc jeśli ta narracja, która mówi o jakichś związkach Radosława Sikorskiego ze stroną rosyjską byłaby prawdziwa, ja uważam, że nie jest, to oznaczałoby, że do polskiej polityki Radosław Sikorski wpłynął via Prawo i Sprawiedliwość i szeroko rozumiany obóz niepodległościowy. To by temu obozowi, gdyby ta narracja była prawdziwa, nie wystawiało dobrego świadectwa. No dobrze, no ale to przyjmijmy, że rzeczywiście się pomylili albo człowieka nie sprawdzili. I co wówczas? Proszę pana, no ja powiem tak, ja jeszcze raz powtórzę, nie będę się wdawał w tą dyskusję i w tą narrację, ponieważ uważam, że żeby postawić tego typu zarzut komuś, kto był byłym marszałkiem Sejmu, byłym ministrem spraw zagranicznych, byłym ministrem obrony narodowej i jest, jak pan sam powiedział, szefem komisji do spraw kontaktów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, to trzeba naprawdę mieć solidne dowody. Ja takich dowodów nie widzę, natomiast no tak, uważam, ale gdyby, że jest to... panie senatorze, ale pan wie, że gdybym na przykład ja takiego tweeta popełnił,
to od razu wylałaby się nawet nie tyle wiadro pomiel, od razu by mnie zamknięto za sprzyjanie Federacji Rosyjskiej. A gdyby do tego na przykład dorzucić takie drobne fakty, które gdzieś tam miały miejsce, na przykład po roku 2010 ujawnienie nazwiska, które nie powinno się pojawić po katastrofie smoleńskiej, do tego wszystkiego w roku 2012 po wysyłanie PIT-ów i nie tylko i danych bankowych wraz z przelewami, ile zarobili opozycjoniści na Białorusi, idąc krok dalej, w 2014 roku doradzanie Ukraińcom, żeby się poddali natychmiast, bo to jest dla nich najlepsze rozwiązanie. Plus do tego wszystkiego jeszcze obarczanie dzisiaj Ameryki. I gdyby to, że tak powiem, było przypisane mnie, albo spod mojego pióra wyszło, to by pan dzisiaj siedział i pluł w moją stronę i twierdził, że jestem ruską onucą. Nie, no nie. Znaczy ja bym powiedział tak. Wydaje mi się, bo rzeczywiście ja jestem 17 lat parlamentarzystą, więc mogłem przeoczyć jakąś własną wypowiedź publiczną, ale ja nikomu nie stawiałem publicznie nigdy, tak mi się wydaje, o ile mnie pamięć nie zawodzi, takich zarzutów, ponieważ uważam, że stawianie takiego zarzutu to jest zarzut niezwykle ciężki i jeżeli chce się stawiać taki zarzut, to trzeba mieć na to dowody. No ja stwierdzam jeszcze raz, no ja takich dowodów przeciwko Radosławowi Sikorskiemu nie widzę. W związku z tym uważam, że snucie takiej narracji jest wyłącznie, że tak powiem, w interesie obozu obecnie rządowego w ramach rozpoczętej na półtora roku przed wyborami kampanii wyborczej. No tak, ale z drugiej strony obozowi rządzącemu czy obozowi rządowemu nie jest na rękę, żeby dzisiaj te stosunki polsko-amerykańskie były w jakikolwiek sposób nadwęglone, a ten wpis to niestety uczynił. Znaczy, nie, no powiedzmy sobie tak, no to bez przesady, no uczynił to były minister spraw zagranicznych. Były minister obrony narodowej. Obecny przewodniczący parlamentarnej komisji do stosunków Unia - Stany Zjednoczone. No dobrze, ale jednak dzisiaj polityk drugiego szeregu, no nie zrobił tego minister polskiego rządu, nie zrobił tego ktoś, kto pełni funkcję wykonawczą, no. Ja. Ale widzi pan, bardzo łatwo na przykład przychodzi jednemu z polityków mówienie o Grzegorzu Braunie, którego wypowiedź jest gdzieś wykorzystywana w Rosja 1, zdaje się, że jest politycznym idiotą. To w takim razie, skoro Braun ma być teoretycznie według tego polityka politycznym idiotą, to w takim razie jak opisać Radosława Sikorskiego? Nie, no to czyli ja bym powiedział tak. To są jednak dwa różne A czym się różnią, panie senatorze? Nie, to ja panu powiem. No, różnią się tym, że ta wypowiedź o panu Braunie, myślę, że pan Braun może ją odczytać jako obraźliwą, ale dotyczy jego kwalifikacji intelektualnych. I to możemy oceniać bez dowodów, bo to podlega ocenie każdego z biorących udział w debacie publicznej, jakie są kwalifikacje intelektualne. No tak, ale wie pan, określanie kogoś, panie senatorze, nie mogę się z tym zgodzić, bo wie pan, cokolwiek by nie mówić na przykład o mnie, ja się gryzę w język jak tylko mogę i pozwolę sobie gdzieś tam na zwrotka, capy na przykład, ale ja nigdy w życiu nie wpadłbym na to, żeby kogoś na przykład albo, nie wiem, dowartościowywać albo obrażać określeniem, że jest idiotą. No nie, no. To ja panu w jednym zdaniu wyjaśnię tą całą różnicę. Jeśli pan oczekuje ode mnie stwierdzenia, że tweet Radosława Sikorskiego był głupi bądź niemądry, to tak, ma pan to stwierdzenie. Jeśli pan oczekuje w związku z tym, żebym ja dokonał twierdzenia, że ten tweet i jakieś inne rzeczy z przeszłości są dowodem na to, że Radosław Sikorski świadomie działa na rzecz Federacji Rosyjskiej, to nie. Taką narrację odrzucam, ona jest nieprawdziwa. I ma pan do tego pełne prawo, panie senatorze, i nikt panu tego nie zabiera. Jasno wyraziłem swój pogląd, jak sądzę. To idziemy krok dalej, ponieważ ciekawie się dzieje w Rosji, ale też ciekawie się dzieje w Unii Europejskiej. 8. pakiet sankcji najprawdopodobniej został już uzgodniony i do jutra ma być przyjęty. Ale dziwnym trafem, nie wiem, pan lubi Jamesa Bonda, czy nie?
Raz czy drugi oglądałem, nie jestem jakimś specjalnym wielbicielem. Na przestrzeni lat pan nie oglądał w ogóle więcej filmów z Bondem, nie wierzę. No ale widzi pan, znalazł pan takiego A pamięta pan może ten odcinek zatytułowany Diamenty są wieczne? Nie. Nie? No to był taki tytuł Diamenty są wieczne i teraz okazuje się, że Bruksela, właściwie Antwerpia idzie w tę stronę. I tak, na wszystko sankcje i embarga, ale na nasze diamenciki to już nie. Mam się do tego ustosunkować? Tak, bo jak pan wie, przecież diamenty są artykułami codziennego użytku. Znaczy ja bym powiedział tak, to ja będę prawy, ja będę pewnie nieściśle cytował Włodzimierza Lenina, który mówił swego czasu o tym, że jak będziemy mieszać kapitalistów, to oni sami będą nam, że tak powiem, organizować przetarg, czy też dostarczać sznurek, na którym my ich powiesimy, tak? I ja uważam, że ta grupa, to lobby, które, jak rozumiem, lobbowało w Komisji Europejskiej, żeby diamentów nie obejmować sankcjami wobec Rosji, jest mniej więcej w takiej sytuacji. No, mówi, sprzedawajmy do Federacji Rosyjskiej diamenty, nie zdając sobie sprawy, że jeśli nie daj Boże, uważam, że tak się nie stanie, ale okazałoby się, że Federacja Rosyjska na Ukrainie wygrała, to jest początek ekspansji rosyjskiej, która skończy się tym, że w Antwerpii na diamentowych naszyjnikach będą wieszali tych jubilerów, którzy dzisiaj wysyłają te diamenty do Rosji. No tak się to skończy. Jeżeli ci panowie tego nie widzą, to ja już na ludzką ślepotę nic nie poradzę. Wie pan, ja jestem młodym, ale prostym działaczem PSL-u. W związku z tym proszę ode mnie nie oczekiwać, że ja będę tutaj jubilerów antwerpskich, prawda, przekonywał do tego, bo wydaje mi się, że to ja myślę, że po tym, panie senatorze, co pan powiedział, kreśląc wizję tę taką, jaki los ich czeka, to chyba tyle wystarczy. Może się przelękną albo, że tak powiem, o oleju do głowy im trochę więcej spłynie. Na koniec chcę pana zapytać o jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj ambasador w Federacji Rosyjskiej, tylko tak się zastanawiam, czy pan ambasador jest dalej ambasadorem i jest przedstawicielem państwa, czy bardziej tego zbrodniarza Putina, ale to już mniejsza o to. Ale powiedział... Nie, to znaczy, żeby pan miał jasność, moje stanowisko w tej sprawie jest takie. Politycy są odzwierciedleniem społeczeństw, którymi rządzą. A nie do końca, bo ja właśnie o społeczeństwo chciałem zapytać. No i ten pan był dzisiaj dopytywany o tych dezerterów, czy nawet nie tyle dezerterów, ale ludzi zdrowomyślących, którzy uciekają i przed poborem i w ogóle nie chcą mieć z Putinem i jego igraszkami nic wspólnego. To wie pan, co powiedział? Że otóż społeczeństwo nam się oczyszcza. Znaczy nie, ja bym powiedział inaczej. No to dobrze, zdaniem pana ambasadora społeczeństwo rosyjskie się oczyszcza, a ja mam tutaj trochę inne spojrzenie na tą sprawę. No to ja uważam, że to jest tak, że bardzo wielu z tych, którzy dzisiaj siedzą na granicy gruzińsko-rosyjskiej, kazachsko-rosyjskiej, Kirgistanie, który jest mi bliski, wynajem mieszkań poszybowało 100% w górę, bo Rosjanie chcą w Kirgistanie wynajmować mieszkania. To są ludzie, którzy popierali tę wojnę, nie mówię, że wszyscy, ale uważam, że w większości, którzy popierali tę wojnę tak długo, jak sami nie musieli na nią pójść. A jak się okazało, że muszą na nią pójść i stracić życie, to wtedy nagle imperializm rosyjski przestał im smakować. Ale to nie jest tak, że to są ludzie, którzy od początku mówili, od 24 lutego, to jest zbrodnicza wojna, trzeba protestować. Nie, uważam, że może tam być jakiś mały odsetek ludzi tego typu, ale generalnie uważam, że większość to popierała tak długo, aż nie zaczęło to ich bezpośrednio dotykać. I obawiam się, panie senatorze, że jak zwykle ma pan rację. Dziękuję. Chciałem też powiedzieć, że byłem w Gruzji i mam dla pana coś jak dla wszystkich z tej listy. Proszę państwa. Wie pan, ja nie będziemy mówić, bo pana zwolnią. Bo to pierwszy raz, panie senatorze. Senator Jan Filip Libicki z PSL-u Koalicji Polskiej. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia. Kłaniam się, do widzenia.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko.